Boom. Ai, ai, ai. Boom. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiejszy film będzie podzielony na dwie sekcje. W pierwszej części omówimy sobie pokrótce nowy event, a w drugiej po prostu zagramy w tego nowego hitseekera. No więc tak, na samym początku pierwsza zmiana to jest nowy wygląd menu. Chyba po prostu jest takie ciemniejsze, bardziej mroczne, halloweenowe. No i oczywiście zostały dodane challenge, które można wszystkie tutaj poprzyglądać. Ja już dużo z nich zrobiłem. Najciekawsze są chyba dynie do odblokowania. Co 20 gierek dostaje. Dostajecie jedną dynię. Możecie otrzymać ich maksymalnie 5. I ja wam powiem, że możecie je albo sobie pootwierać, ale ja polecam je sprzedać za kredyty i potem na przykład wykorzystać na nowy karnet. Ja tak zawsze robiłem naprawdę. Dzięki temu można przeoszczędzić i niekoniecznie kupować kredyty w grze. Po prostu można łatwo pozyskać walutę. A tak poza tym jest do zdobycia takie oto radyjko na głowę. Radyjko, no to jest chyba bardziej kamera. Takiego, nie wiem, czy to jest Michelin, czy jakaś współpraca z Michelin, czy to jest Ghostbuster. Banerki, nawet ten jeden jest ciekawy. Nie, i w sumie ten boost nawet mi pasuje do auta. Coś takiego też nie jest złe. Chociaż najfajniejszą rzeczą są chyba... Ej, te oponki już chyba w ogóle były w grze kiedyś, tak mi się wydaje. Oj, te oponki są mega śmieszne. Jeszcze to twarz tak wystaje. Moim zdaniem to są najciekawsze oponki tutaj, w sensie no najciekawsze oponki. Są tylko dwie pary, ale te są generalnie bardzo ciekawe. Jeszcze są 3D, to już naprawdę dodaje jakości. No i oczywiście najlepszy itemek to są te dynie. Tak naprawdę, ponieważ można je sprzedać i trochę zarobić. Nowe rzeczy zostały zarówno dodane czy to do gry, czy to po prostu w sklepiku są. W tle pewnie wam puszczę teraz nowy wybuch, który został dodany. Moim zdaniem jest on no przeciętny, średni, ale no przynajmniej jest coś nowego. A tak poza tym to tutaj chyba ten wybuch też jest z eventu. Oraz ten domek, który zresztą chyba był kiedyś w evencie do odblokowania już. Aha, i jeżeli już jesteśmy w sklepiku, to oczywiście przypominam, że jeżeli coś tutaj kupujecie, to ja polecam kod EDEK. Musicie go wpisywać co 14 dni, bo znika. W sumie te oponki mi się całkiem podobają. Okej, właśnie sprawdziłem cenę na internecie i w sumie w tym sklepiku są tańsze niż można od kogoś innego zyskać. Dlatego ja sobie może je kupię po prostu. Nie wiem czemu, ale mi się jakoś podobają. Mimo, że chyba nie byłem kiedyś dużym ich fanem, to teraz jakoś tak dobrze wyglądają. No i dobra, co tutaj jeszcze z nowości? Chyba po prostu ten hitseeker, w którego naprawdę gra dużo osób. Teraz akurat nagrywam, jest rano. To zwyczajnie większość ludzi jest w szkole czy też w pracy, ale wieczorem naprawdę zaraz zobaczycie, że było naprawdę bardzo dużo graczy. No i co? No i chyba można przejść do gameplayu. Elo, elo, witam was w odcinku z nowego, zmienionego hitseekera. Jest z nami Adixox. Hej. Dobra, pamiętałem, żeby wyjść do menu, żeby zrobić zbliżenie na auto Adiego. Generalnie jest mega dużo osób w tym trybie, 216 tysięcy. Jest to nie wiadomo dlaczego rekord tych nowych trybów, może dlatego, że jest więcej graczy niż zwykle. Adixox ma prosowe MMR-y na casualach. Generalnie jedyne co się zmieniło chyba to kolor piłki. A czego ja nie jestem w różowym? Nie wiem. Ja chcę być w różowym. Chcesz być w różowym, to w następnym meczu będziesz. Jedyne co się zmieniło to kolor mapy i bodajże... Co jeszcze się zmieniło? A, i piłka potem zamiast byciem fioletową jest piłką niefioletową, czyli... Ale trudne to jest. Białą. Są kolory zmienione. No, trudne kolory, no. Ale takie neonowe odblaskowe mega. Boom. Mnie bolą w oczy, ja nie mogę patrzeć na to. Boom. Bolę mnie go w oczy. Mimo, że jest uroczy. No nie trafię tego, to jest za ostre. Jak można to włączyć? Kolor blade mode. O, kolor blade to naprawia. Dobra, kolor blade to można włączyć. A co wtedy masz? Normalne kolory. Tak? No, kolor blade włączyć. Tu mamy easter egga, to zaraz to włączę, żeby pokazać każdemu. Ja nie mogłem patrzeć, tam te kolory takie jaskrawe były. Jaskrawe? Fajne są. Nie, ma no, nawka w tybie? Różowe, czekaj, a gdzie jest ten kolor blind? Zobaczmy to. Ej, zobaczcie, ale easter egg. Są mega dziwne kolory, jak się to włączy. Mega dziwne. Normalne. Taki normalny, no. Ale śmieszny. A na czacie dalej jest ten napisany zmienionymi kolorami. Zaraz włączę z powrotem jaskrawę, żebyście mogli mieć wyłupiaste oczy. Boom. Ale strzał. Ależ strzał. I ten wybuch. Dobrze, zmieniłeś się. Tak. Dziękuję. Muszę z powrotem włączyć ten... Color Blind Mode wyłączony. O, jak widzicie, jesteśmy prosami tego trybu. Wygrywamy z Ofkiem. Przegrywamy akurat, ale masz Color Blinda, więc nie widzisz. Drugą wadą tego trybu jest taki noise na ekranie. Takie kropeczki się pojawiają małe. Tak?
na filmie pewnie tego nie będzie widać. A ja wyłączyłem to. To można wyłączyć? Jak to się wyłącza? W sensie wyłączyłem blind mode'a. Ale chodzi mi o takie kropeczki, bo jest taki filtr nałożony. A no tak, w sumie jest. To też mnie denerwuje. Nie zwróciłem uwagi. Możemy zaraz przetestować. No czasami tak jest. Boom! No nie. Ajajaj. Musimy strzelić jakąś ładną bramkę do intra. Już strzeliłeś ładną bramkę. Ale kolejną. Jestem pazerny, Adi. No rozumiem, rozumiem. Mam koleś cały czas jeździ i nie wysadza. Nie, serio cię znowu wysadził? Co za ty? Tak, grać na niego uwagi, bo myślę, że on sobie chce redirektować, pograć for fun. On po cały czas mi czuje. Biedny Adi zostaje niszczony przez wrednego teammate'a. W sensie, generalnie skipnęliśmy pierwszy meczek, bo był wnerwiający teammate, który kradł show, ale nie poprzez trafianie w piłkę, niestety. Nie wiedziałem, że tak się da. No nie, myślałem, że to musnąłem, najgorzej. A właśnie, pamiętajcie, żeby pisać nice shot i great pass, bo jest takie zadanie. No i ten jest fajny teammate, stoi z tyłu, jak przystało. Ja też wyjadę do przodu chyba, wiesz? Ajajaj. Obroniłem! Boom! Nie. Ajajaj. Zniszczyli twojego zatyłka. Nie, co? A jest takie słowo? Strzelił. Multidiga! Generalnie możecie dać znać, co sądzicie o Hitseekerze i dlaczego jest to wasz ulubiony dodatkowy tryb. Oh, no, no way, co? Ale presja. Pressing. Presja! Pressing to max. Nie, no to musisz wstawić na początek odcinka, taka presja była. Presja ultra. To było dobre. Pressing. O? Czekaj, bo wszyscy presują. Właśnie, jak presowałem. Ajajaj. Boom! O, Pressing. Ale dobry strzał, nice shot. Mój króliczek Playboya tańczy na bramce. I wygraliśmy, to było 7 bramka, czy co się stało? Chyba tak. I dostałem ujemne MMR za tą... Słabo się wpisaliśmy. Słabo nam poszło. Dobra, gramy w tryb 2-2, generalnie można to ustawić w ustawieniach, nie wiem czy zwróciliście uwagę. Tak. 2-2 też jest, nawet nie wiem czy nie jest bardziej taki żywy, chociaż mniej można latać. Ja cały czas tylko. Nie no, oczywiście żartowałem z tym ustawianiem. Jak w ogóle jak wbijani? Żartowałem z tym wbijaniem, ciekawe kto się z was nabrał. Ciekawe kto się z was nabrał, że można tak ustawić to na 2-2. Nie z bansem, naprawdę. Idealnie wymierzane. Ajajaj. Ej, trafiłem w talę. Ej, no, to padło. Bang. No nie, mówię cię to samo za mną. To jest najbardziej OP strzał chyba na tym trybie, nie? Naucz się tak robić za każdym razem. Ej, zobaczcie, to jest najbardziej OP strzał na tym trybie. To jest nie do obrony. Poradnik do Hitseekera będzie trzeba zrobić. Dobra, Brazil, koniec meczu. Nie, jakbyś to tak jeszcze zredujeł. O nie, zniszczyli nam bramkarza. Bramkarza, dobrze. Dobrze go określiłeś już bramkarzem. No wiadomo o co chodzi. Wysadzę ci kościół, co wysadzę. Patrz. Jakbym to tak zredirektował tego kickoffa. Nie no! Serio, on go ciągle będzie demował. Boom, dawaj. Boom, let's go. Musimy strzelać dzikie strzały. Odboczej? No nie. Nie, teammate! On cię spikował. Dobra, to już jest koniec. No nie, Keku Puku, proszę udać się do obrony. Back pass. Bang. Najlepszy kąt. Mój ulubiony strzał, już trzeci raz tak strzeliłeś. To jest najlepszy strzał w grze przecież. Jak walicie w tą ściankę boczną, to jest nie do obrony. Ja nie mogę. To jest normalnie strzał życia. Boom. O, Edek, ale się odpalasz. W sensie jakoś w ogóle kamerę zmieniłem i muszę to zobaczyć jeszcze raz, bo nie wiem co się stało. Właśnie, nice shot, great. Już napisałem. Próbuję wysadzać. Cyk, 7 bramka. Easy. Easy.
No dobra, generalnie nie wiem, czemu znowu mam mapkę nie-eventową, coś się zepsuło, ale tak wygląda skrót z naszych chyba 6 gierek. Postanowiłem właśnie to tak powycinać, bo w sumie tak na dłuższą metę to poza bramkami nie wiem, czy coś ciekawego jest w Hitseekerze do oglądania. Możecie dać znać, jak wam się podoba ten tryb, czy podoba wam się ta mapka. No i w zasadzie to by było tyle. Dziękuję Adi za pomoc. Nie ma za co, Edek. No, elo, elo.